Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Roshim. Zapraszam. Imię Roshi jest złożone z dwóch kanji, gdzie jedno oznacza starszy, a drugie fioletowy. Może również znaczyć po prostu mistrz. Pomimo, że w mandze miał on zawsze złoty pierścień po lewej stronie nakrycia głowy, to początkowo nie miał go on w anime i został dodany dopiero później. Całkiem możliwe, że Roshi był spokrewniony z którymś z Tsuchikage, ponieważ tradycją jest, aby Jinchuriki pochodził z rodziny Kage wioski. Dodatkowo wygląda na to, że Son Goku kojarzy Onokiego, więc może to być wskazówka. Urodził się 4 czerwca i nie znamy jego grupy krwi. Miał on w Shippudenie 150 cm wzrostu i ważył 55 kg i także nie znamy jego wieku. Opanował dwie podstawowe natury czakry, ziemi oraz ognia. Był on Jinchuriki czteroogoniastego przez około 40 lat. Opuścił on wioskę z własnej woli w celu opanowania ogoniastej bestii. Zarówno Roshi, jak i Son Goku są oczywiście jawnym nawiązaniem do Dragon Balla, którego Masashi był fanem. Kisame przyznał, że Roshi nie był najłatwiejszym przeciwnikiem przez jego Kekkei Genkai, uwolnienie lawy, które jest bardzo potężne nawet przeciwko wodzie. Był najstarszym i najbardziej upartym Jinchuriki, którego znamy. Wiemy to stąd, że miał co najmniej 40 lat, a także przez cały swój żywot nie zwrócił się do Son Goku po jego imieniu. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!